No, będziemy zaczynać. Witam wszystkich serdecznie na transmisji z drugiej rundy KTM Youth Go Cup 2016. Druga runda odbywa się na torze Red Bull Ring w Austrii. Cóż, dzisiaj grid nam zdecydowanie dopisał. Mamy 19-18 zawodników. No, warto też zapowiedzieć, że mamy nowego sponsora ligi, którym jest firma Devil Cars, która zgodziła się ufundować nagrody dla pierwszych trzech miejsc zawodników, którzy zdobędą pierwsze trzy miejsca na koniec sezonu. No i przed chwilą zaczęła się dosłownie sesja kwalifikacyjna. Myślę, że możemy spodziewać się tutaj czasów poniżej 1.38. To oglądałem na treningach już przed sesją i tylko jeden zawodnik przebił barierę minuty 30.39. Był to Bart Banach, który jest jednym z faworytów. Drugim faworytem jest Dawid Nowakowski. A reszta, no cóż, Kamil Franczak też pokazał się z dobrej strony, tutaj miał straty podczas treningu 0,4 sekund do pierwszego miejsca. No i zobaczymy jak to się potoczy. Nagrody na pewno zadziałały motywująco na zawodników, ponieważ czasy tutaj podczas sesji praktyk, podczas treningu były naprawdę dużo, dużo lepsze i bliższe niż na poprzedniej, podczas poprzedniej rundy. Może to też kwestia wjeżdżenia się w tego KTM. Może tor jest po prostu mniej wymagający. Ja osobiście toru nie znam, nigdy na nim nie jeździł. Ale wygląda na tor, który ma rzeczywiście dość fajny flow. Jest szeroki, szybki, długi zakręt. No zobaczymy jak to będzie. Na razie dopiero mamy czasy z okrążeń rozgrzewkowych, które są, tak powiem, słabe. No ale za chwilę będziemy mieli już pierwsze lepsze czasy. Tor też musi się jeszcze troszeczkę nagumować, także tych czasów najlepszych możemy spodziewać się raczej na końcu sesji. Jeszcze tak powiem, w razie jakichkolwiek problemów technicznych, jeżeli będzie słabo słychać, będzie przerywało, proszę pisać na czacie, ja ten czat co chwilę sprawdzam. Fajnie będzie, jak dacie jakiś taki feedback, bo nie wszystko da się rozpływać. No ale wracając, mamy tu już pierwsze okrążenia mierzone i Dawid Nowakowski od razu atakuje tutaj z drugiej rury, minuta 39.3. No jest to czas zdecydowanie bardzo dobry. Powiedziałbym, że to jest czas gwarantujący start na pewno z pierwszej trójki. Czy z pierwszej linii? Tego jeszcze ciężko powiedzieć. Teraz pojedziemy trochę bardziej do nas. Który właśnie zrobił najlepszy czas aktualnie na torze, w minuta 39.3000. No jest bardzo blisko granicy minuta 38, ale jeszcze tak naprawdę było trochę się zmienić. Sprawdźmy w jaki sposób wygadło się z góry, ale bardzo ładnie to nie ma. Dostaję informację, że mnie prawie nie słychać. To bardzo niedobrze. Czy teraz coś się poprawiło? Mam nadzieję, że tak. Nadal jedziemy z Bartem Banachem. Kamil Franczak tutaj nam wyskoczył z czasem. Minuta 31 i 1 dziesiąta, no naprawdę
Solidny czar. No tutaj walka pole position zapowiada się naprawdę ciekawie. Dawid Nowakowski poprawił swój pierwszy czas o 1/10. Na dalszych pozycjach również jest gęsto, bo minuta 40 ma aż 5 zawodników. Naprawdę ciekawie zapowiada się ta kwalifikacja. A tor jeszcze wcale nie jest do końca nagumowany. Bart Banach nie poprawił swojego czasu tutaj. No, z tego ciasnego prawie że nawrotu widać, że jest problem z tym, aby auto nie, tył auta nie uciekł. Mamy kolejnego zawodnika, który przebił barierę minuty 40 startu, Czarniecki, minuta 39,80. Bardzo, ale to bardzo ładnie. Dwóch zawodników nadal jeszcze nie zdecydowały się wyjechać na swoje okrążenia pomiarowe. Zastanawia mnie to, ponieważ tutaj nie ma żadnych ograniczeń co do ilości okrążeń przejechanych, jest tylko ograniczenie czasowe. Niestety tutaj na tym torze nie działa mi wtyczka TV Overlay, która dostarczała nam troszkę więcej informacji niż sam pit tracker. Niestety musimy sobie z tym poradzić. W kwalifikacji mamy jeszcze 17 minut, także jest to w zasadzie dopiero początek. No naprawdę ciasno jest tutaj z przodu. Radosław Żukowski, Maciej Szczepianiak, za tą ciekawostkę powiem, widziałem na sesji treningowej wykręcili identyczne czasy. Co do tysięcznej sekundy, to była minuta 40 i 324 bodaj, czy coś takiego. No, rzadko się zdarza, aby zawodnicy byli, przejechali identyczne okrążenia. No i podejrzewam, że oni będą tutaj walczyć o 5 lub 6 miejsce. Na starcie do wyścigu pierwszego. Pierwszy wyścig będzie miał 10 okrążeń, jest to krótki sprint. Także pozycja tutaj jest startowa jest stosunkowo ważna, bo nie ma czasu, żeby odrabiać, nagrabiać, wyprzedzać. Natomiast drugi wyścig to jest 32 okrążenia. Tutaj zawodnicy startują w odwróconej kolejności. No i tutaj już jest zdecydowanie więcej czasu na walkę, 32 okrążenia, bo minuta 40, no to będzie prawie godzina jazdy. Jeden pit stop jest obowiązkowy w tym drugim wyścigu. Przemek Ber na piątej pozycji ma tutaj niewiele, mu brakuje do przebicia bariery minuty 40. Natomiast ciekawi mnie, czy na koniec tej sesji, kiedy tor się nagumuje, będzie ktoś pobije na minutę 39. Na treningu się udało, czy na sesji kwalifikacyjnej pod tą presją będą w stanie zbliżyć się do tej granicy zawodnicy. Zbliżyć się to są w stanie, bo już się zbliżyli, natomiast będą w stanie ją przebić. To jest ciekawe. Dostałem informację na czacie, że teraz jest już ok z głosem, no to bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj niestety lub stety jestem sam sobie panem w studiu. Moi współkomentatorzy są dzisiaj niestety zajęci, nie mogli dotrzeć tutaj na tor Spielberg w Austrii. No i będę się starał wam zapewnić jakoś ten czas. Samodzielnie. Nadal trwa sesja kwalifikacyjna. Mam list. 15 minuta, jeszcze 15 minut zostało. Dawid Nowakowski próbuje tutaj
przebić się przez bariery. Minuta 38 właśnie z nim jedziemy. Mocno cięty jest tutaj ten zakręt. Ciekawe, czy plugin PLP zezwala na takie cięcie, bo mamy tutaj plugin PLP, który z automatu wyłamuje ścięcia i z automatu nadaje kary, co troszkę ułatwia sprawę sędziom. No i fajnie, że to jest nadawane podczas wyścigu, a nie po wyścigu, bo podczas wyścigu od razu widać, czy można, czy trzeba coś nadrabiać, bo zawodnik dostał karę, czy nie trzeba. I można nadal jeździć tak, jak się jechało w ten sam sposób. Tutaj na przykład mamy bardzo ciekawą walkę o miejsce 9. To są zawodnicy, mieszczą się w granicach 3 zawodnicy mieszczą się w granicach 1/10 sekundy. Szymikowski, Siwek i Kowalewski. No. Oj, Kowalewski przeskoczył aż na 8. pozycję, pobił barierę 3:41. Jeden z zawodników nadal nie wyjechał nam na okrążenie kwalifikacyjne, być może decyduje się startować z końca. Też nie bardzo rozumiem, w jakim celu. No ale widocznie jakaś strategia do tego pierwszego wyścigu za tym stoi. No i czy udało się podbić, poprawić? Nie udało się Dawidowi Nowakowskiemu poprawić tutaj czasu. Udało się, przepraszam, to opóźnienie na tablicy z czasami. I jest pierwszym, który przebił granicę, minutę 39. A jest to dokładnie minutę 38.96, co możecie Państwo widzieć w lewej górnej części ekranu. No czy Bart Banach lub Kamil Franczak szykują na to odpowiedź? Teraz przyjedziemy się z Kamilem Franczakiem. No ciekawe, ostatni. Chyba wyjechał dopiero na okrążenie rozgrzewkowe. Sprawdźmy, jak to wygląda z kokpit. Tak, to na pewno jest okrążenie rozgrzewkowe. Widzimy, jak rozgrzewa tutaj opony. Widać, jak samochód na tych zimnych oponach wręcz tańczy. Ale to już jest wyjazd na prostą start meta i za chwilę rozpocznie nam okrążenie pomiarowe Kamil Franczak. No, czy zdoła poprawić, pobić tą barierę minuta 39? Bardzo wolno, bardzo szeroko, wyjście szerokie. Nie wiem, czy to już nie skreśliło tego okrążenia. Pięciu zawodników przebiło bariery minuta 41, minuta 39. Przemek Ber tutaj na 5. pozycji. Wydaje się, że przewaga nad Radkiem Wilkowskim, który jest aż 60. Wydaje się, że to gwarantuje mu po 5. pozycję. Pytanie, czy jeszcze nas ktoś tam nie zaskoczy, ponieważ wiem, że Radek Żukowski i Maciej Szczepaniak mają naprawdę dobry tempo i mogą nas tutaj zaskoczyć, natomiast i nie wiem, czy aż tyle, żeby Przemka Bera wypchnąć z tej 5. pozycji. Szymikowski, Styczniewski i Siwek nadal walka o 10. pozycję, jest też no, różnica 1/10 między nimi. Jeden zakręt lepiej lub gorzej pojechany. No i tutaj Kamil Franczak wypadł z toru i znów prosto start meta, raczej nie było to okrążenie dające jakiekolwiek szanse na pobicie minuty 39. Może teraz. No widzimy, że ten samochód trochę tańczy na wyjście z tego zakrętu, wymaga kąt. Tutaj próbował złapać może trochę draftu od zawodnika, który wyjeżdżał swoje okrążenie rozgrzewkowe.
No i w tym przypadku mogą być te dziesiąte sekundy, tysięczne sekundy, które zagwarantują Polku ZUS-u. Ciekawe, bardzo ciekawe. A propos sponsoringu, to właśnie on nazywa się Red Bull Ring. Wydawał, że nie bez powodu. Wcześniej nazywał się One Ring. Odbywało się na nim Grand Prix Austrii w 2003 roku, w którym to minister zdrowia zakazał umieszczania reklam tytoniowych. No, co poważnie wpłynęło na świat tego sportu, bo no, każdy kojarzy duże banery Marlboro czy Camela. No, przemysł tytoniowy bardzo mocno wspierał sport motorowy. W momencie, kiedy zniknął, no, duże cięcie budżetowe, duże pieniądze zniknęło do tego sportu, trochę to zwolniło. No i w tym roku właśnie przestało się odbywać również Grand Prix Austrii na torze wspólnym. Natomiast wróciło dopiero w 2014 roku. Już na tor, który nazywał się Red Bull. No i odbywa się do dnia dzisiejszego. W tym roku również będzie. Jeszcze Formuła 1. No tutaj Kamil Franczak. Jak widać, nie może przebić tej bariery minuty 38, jeździ i próbuje ataku. Że te zakręty są, bierze bardzo agresywnie samochód tajny. Natomiast no, nie może zbliżyć się do tej. Nie może przebić tej bariery minuty 39. Jak dalej nam się tutaj stawka kształtuje? No, miejsce 8, mamy tutaj różnicę niecałych 20 tysięcy. No naprawdę, stawka w tym wyścigu, w tej rundzie jest bardzo blisko siebie. Co mi się bardzo podoba, bo zapowiada to naprawdę dobry wyścig. Z dużą ilością walki. No ciekawe, sprawdźmy ile czasu do końca sesji kwalifikacyjnej nam zostało. 6,5 minut. Bart Banach właśnie wskoczył na pierwsze miejsce, bijąc czas Dawida Nowakowskiego o 30 tysięcznych, niecałe 30 tysięcznych sekundy. I tym samym również przebił barierę minuty 38. No, to jest walka o pozycję. Tysięczne sekundy. Coś fenomenalnego. Radosław Żukowski również poprawił swój czas, minuta 40,2. Maciej Szczepaniak nadal, minuta 40,6. A jeden z zawodników nadal nie wyjechał, to raczej świadczy o tym, że albo jest pewny i wyjedzie na sam koniec, ale nagumowany to trzaśnie nam jakieś fenomenalne okrążenie, no jest częścią taktyki i po prostu chce startować z końca. No właśnie, tak zacząłem mówić o sponsorach. Mówiłem już, że Devil Cars nawiązało współpracę i stało się sponsorem właśnie Ligi KTM Spółka w 2016. Nagrody są bardzo ciekawe, ponieważ są to przejazdy prawdziwymi KTM-ami po torze dla pierwszych trzech osób w tabeli. No, bardzo ciekawa nagroda ze względu na to, że właśnie ci zawodnicy po pierwsze są bardzo doświadczeni i znają doskonale model tego auta w samej grze i będą mogli porównać do tego, jak bardzo realistyczna jest symulacja, jak bardzo nam tutaj twórcy tego moda KTM odwzorowali właściwości tych pojazdów. Bart Banach po raz kolejny poprawił czas, tutaj mamy już dużo różnicy, na początku były tysięczne, teraz to już są prawie 0,2 sekundy, 150 tysięcznych sekundy.
minuty 38,8. No i to wygląda na pewny pole position, ale może jeszcze Dawid Nowakowski, Kamil Franczak nas tu czymś zeskoczył. Na co mam nadzieję, ponieważ ja kibicuję Dawidowi Nowakowskiemu. Z racji tego, że ścigaliśmy się kiedyś w Lidze Megan, kiedy ja jeszcze byłem no dość początkującym simracerem. Zawsze fajnie było patrzeć, jak ja dawałem się to wszystko, a on wchodził na serwer i po prostu trzaskał 3-4 sekundy lepszy czas ode mnie. No nie powiem, że było to delikatnie demotywujące, no ale byłem to się nie poddawać, szlifować swoje umiejętności. Natomiast też bardzo charakterystyczne było to, jak po różnych przygodach czasem zbliżał się po prostu dublując mnie. No to w lusterku rósł naprawdę w zastraszającym tempie jego samochód. Jedziemy teraz z Radkiem Szykowskim, który rozpoczął swoje okrążenie pomiarowe. Przed chwilą było rozgrzewkowe. No ciekawe, czy zdoła, bo myślę, że ma pewne dyspozycje, żeby zejść poniżej minuty 40. Natomiast no, ładne tutaj wyjście z zakrętu następne. Zobaczymy, czy mu się coś udało. No chyba niestety nie, ale jedzie dalej, więc jeszcze możemy się spodziewać poprawy czasu. Zostaniemy z nim na troszeczkę dłużej. Mamy tutaj 18 kierowców, 10 zgłoszonych i 20 zgłoszonych z przyczyn niezależnych. Nie mogli dotrzeć lub jakieś problemy techniczne wykluczyły z dzisiejszej rundy. A może jeszcze zdążymy na sesję kwalifikacyjną, tutaj ostatnie sekundy przyjść. Maciej Szczepaniak poprawił swój czas i wyprzedził Radosława Żukowskiego o 0,005. No, jak widać, te czasy z sesji treningowej no, były identyczne. No, tutaj się różnią o 0,005. No, ci zawodnicy myślę, że na torze będą mieli mnóstwo okazji, żeby udowodnić, który z nich jest szybszy. Ale nie tylko szybszy, ale też lepszym strategiem, że po prostu lepiej będzie się na to, że umiemy postawić. Oboje te obaj zawodnicy są zawodnikami doświadczonymi bardzo z tego co wiem. Ja chyba nigdy nie miałem przyjemności ścigać się z nimi, zresztą pewnie byli, jeżeli nawet jeszcze się ścigałem, to byli poza moim zasięgiem, więc często się nie spotykaliśmy. Przemek Ber poprawił swój czas o 1/10. No, Radosław Żukowski tutaj próbuje, ale czas poprawić się może. No ciekawe, czy macie jeszcze pytania, co by zagwarantował sobie tą 6. pozycję, tymczasem minut 40-20. Ciekawe. Różnica tu między zawodnikami, między czołówką a końcem tabeli to jest około 3 sekund, 3,5 sekundy. No i jest to dość duża różnica, szczerze mówiąc. Choć pytanie, czy właśnie zawodnicy z końca tabeli do końca odnaleźli się już w tym KTM-ie, czy odnaleźli swoje ustawienia tego auta. To dużo tam śrubek nie można kręcić. Aczkolwiek można pozmieniać dyferencjały z tego co wiem, co no, zdecydowanie wpływa na to, jak auto się zachowuje na wejściach, wyjściach, zakrętu, na hamowaniach. Czyli w zasadzie no, na najważniejszych elementach całego wyścigu. Widzimy już tutaj flagę szachownicę, co oznacza koniec sesji kwalifikacyjnej. Zawodnicy jeszcze jadą. Jeszcze te ostatnie okrążenia pomiarowe kończą. I tutaj ostatni zakręt bardzo szeroko, aż za tor, po tarkach i po kart. No i nie poprawił Radek Żukowski swojego czasu.
wygląda na to, że startuję z 7 pozycji, a może jeszcze baniak bym zagwarantował sobie przyszłe pozycje tymczasem 5000 lepszym od razu. Jeszcze chwilę poczekamy, ale wygląda na to, że nikt czasu już tutaj nam nie poprawi. No i kolejność startu wyścigu wygląda następująco. Pierwsze miejsce pole position Bart Banach, drugie Dawid Nowakowski, trzecie Kamil Prawiczak, czwarte Artur Czarnecki, piąte Przemek Ber, szóste Maciej Szczepaniak, siódme Radosław Żukowski, ósme Kowalewski, dziewiąte Skatula pewnie, dziesiąty Szymikowski, Steczniewski, 11, Siwek, 12, Marciniak, 13, Lipczyński, 14, 15, Borowiecki, 16, Ślusarski, 17, Brzeziński i 19, bez czasu, Michał Kwiatkowski. Teraz będzie stawiany serwer do wyścigu pierwszego, także wracamy dosłownie za 5 minut już na wyścig R1, 10 okrążeń. Zapraszam serdecznie. Tak jak mówiłem, wracamy do wyścigu. 10 okrążeń. Kolejność ustalona podczas sesji kwalifikacyjnej. Pole position Bart Bana, drugie miejsce Dawid Nowakowski, czwarte Kamil Franczak i trzecie Kamil Franczak. No, tak sens, to jest pan. Jakie zamieszanie z speedtrackerem. Nieważne, jeszcze sam Artur Czarnecki, wykonałem Artura Czarneckiego, który potem się przyjrzałem tam w tabeli, zbliżył się do bariery minuta 39, bo wykręcił czas minuta 39,2. No widzimy, że tutaj walka o podium będzie na pewno ciekawa. Ciekawe, jak duży wpływ na to mają nagrody, które funduje Devil Cars, bo wiadomo. Przejazd w prawdziwym KTM-em po prawdziwym torze to na pewno coś, co motywuje do zarówno treningu, jak i dodawania z siebie wszystkiego podczas wyścigu. Troszkę cicho mnie słychać. Daję sobie sprawę, niestety tutaj już więcej tego nie podgłośnię, bo zaczną się z szumy. Będzie trzeba najprawdopodobniej zainwestować w troszeczkę lepszy mikrofon niż jest. No i pojawiły się już światła. Wygląda na to, że startujemy. Dobry start tutaj Bartosza Banacha, widzę, że nie straci tej pozycji. Zajmuje wewnętrzną, co się broni. Zbliża się na bliski. No siedzimy praktycznie. Bardzo gęsto tutaj tasuje nam się cała ta. Ależ pierwsza dwójka się tutaj odstrzeliła, już jest too wide do kolejnego zakrętu. No cóż za walka, no panowie tutaj się dotykają zderzakami, jakby to dziwnie nie brzmiało, ale tu White praktycznie od samego początku, warto też zobaczyć, jak bardzo od razu uciekli tym na końcu. No walka o te pierwsze miejsce jest naprawdę. I nadal Bart Banach prowadzi. Oj, tutaj delikatny kontakt, na szczęście Bart opanował ten uślizg wywołany dotknięciem. No i zaczyna tutaj troszkę odjeżdżać Dawidowi. Sprawdźmy, co się dzieje z tyłu w takim wypadku. No, musiałem usunąć lustra specjalne, bo byłaby bieda. Akurat zawodnicy jadą start met. Bart Banach ciągnie na pierwszej pozycji, ale Dawid Owatowski siedzi mu dosłownie na zderzaku. Nie no, fenomenalna jest ta pierwsza dwójka. Na z tyłu, co się dzieje z...
Trzecie miejsce Maciek Szczepaniak, tutaj, który startował z pozycji szóstej lub siódmej. Przebił się już na trzecią, bo widać tutaj duże doświadczenie tego zawodnika. No i przewaga nad czwartym miejscem też wygląda na dość solidną, jak nie jedno okrążenie, także... No, no, chociaż nie zmienia to fakt, że pierwsza dwójka jest aktualnie chyba bez konkurencji. Kontakt, kolejny kontakt tutaj Dawida Nowakowskiego z Markiem Banachem. Nie ma straty pozycji, pytanie czy tutaj nie ma żadnych uszkodzeń w tym boliu Barta Banacha albo Dawida Nowakowskiego. Kamil Franczak startujący z czwartej pozycji, z trzeciej pozycji spadł aż na piąte miejsce. Natomiast Artur Czarnecki, który startował z czwartej pozycji, spadł aż na 10. Musiało tam się coś poważnego wydarzyć, żeby szkoda, że nie mam dostępu do powtórek. Najszybsze okrążenie na tym moment minuta 47 Dawida Nowakowskiego. Ale to było pierwsze okrążenie także ze startem. No to ciekawe, ciekawe, bo ci zawodnicy są fenomenalni, chociaż Maciej jeszcze tak wydaje się, że korzysta na walce tych dwóch zawodników i troszeczkę się do nich zbliża. Niestety nie mam tu jak podejrzeć, jaka jest różnica. Strata. Mam jak podejrzeć, jaka jest strata. To tam widać w tle bardzo szeroko. No niestety nie mam jak. No tutaj już mamy... Maciej Szczepaniak zbliża się powoli, a Dawid Nowakowski z kolei też trochę stracił do Barta Banacha. No... Bardzo ciekawe, ciekawe co jest powodem, że Dawid odpuścił, może troszkę... Zdecydował się odczekać, ostudzić opony, może przegrzewa i zaatakować w końcówce wyścigu lub podczas kontaktu nożego boli doznał jakichś uszkodzeń, bo Maciej Szczepaniak ewidentnie zbliża się do Dawida Nowakowskiego. No sprawdźmy co się dzieje, może trochę bardziej z tyłu. Taka walka, znajdziemy tę walkę. Czy Mateusz Skatu walczy pozycję numer 9. No to wygląda. Ze Styczniewskim jest tutaj walka. No, zawodnicy są bardzo blisko siebie. Wydaje mi się, że w boli Styczniewskiego jest delikatnie obity z przodu, być może były tu jakieś kontakty. No, Bart Banach już zarzucił tutaj atomowe tempo minuta 39,70. Jak na bolid zalany na 10 okrążeń, wydaje się, że naprawdę dobry czas. Zawodnicy zaraz jadą przez prostą start metę. Widzimy jak bardzo zbliża się tutaj Styczniewski do Skatuły na hamowania. Oj, tutaj szeroko, błąd. Czy jest to szansa dla Styczniewskiego? Wchodzi tu White na wewnętrzną. No, tutaj hamowanie po wewnętrznej. Ewidentnie atakuje. Bardzo ładny manewr, czysty manewr tutaj. Skatuła też nie doprowadził do żadnego kontaktu, mimo że była naprawdę niewielka tutaj odległość między zawodnikami. I wygląda na to, że to jest walka o pozycję 13-14. Albo coś powieszałem, że tracker mi powie.
No, wygląda, że to była walka z Borowieckiego i Staszewskiego. Bardzo przepraszam, proszę na wstawać, to o Borowiecki właśnie popełnił błąd i pozycję, którą tutaj zyskał, stracił. Z przodu być może robi się ciekawie, bo Dawid Nowakowski wykręcił minutę 39 i 257. Sprawdźmy, co się dzieje. Krzysztof Lipczyński ma tutaj na zderzaku Mateusza Skatułę, prosto z tapeta. Ciekawe, czy uda mu się wykorzystać draft tutaj, żeby spróbować na wyhamowaniu zaatakować. Nie, nie hamuje jeszcze do tego, prawie doprowadza do kontaktu. Tutaj troszkę zablokował przedni przód, prawy przód. No, kolejna długa, prosta. Może być szansa na atak tutaj. Lipczyński schodzi na wewnętrzną, pozycja defensywna, chce się bronić. Oj, tutaj blokada, zablokował koła, tu White zakręt wchodzą do różnicy i traci Lipczyński tą pozycję. Niestety to była pozycja 12. 1 na rzecz sprawdźmy, co się dzieje tym bardziej z przodu. Bart Banach dalej na prowadzeniu. Dawid Nowakowski wydaje się, że troszeczkę tutaj, oj tutaj, uszli z tyłu. Może to być szansa dla Dawida Nowakowskiego do ataku. No to po prostu jest tarpeta. Pytanie, nie zdąży zaatakować. Mimo to Bart Banach defensywną pozycję zajmuje i tutaj wyjście praktycznie na zderzaku Dawida Nowakowskiego. Tu będzie próba ataku na kolejnym dohamowaniu. Tak, Bart Banach zajmuje tutaj defensywną, wewnętrzną. Jadą tu White. Troszeczkę opóźnione hamowanie, mimo to jednak Nowakowski dalej jest na drugiej pozycji. I przypominam, że wyścig trwa 10 okrążeń, jesteśmy już na 5 okrążeniu. No, zawodnicy dalej nie, tutaj Dawid Nowakowski rezygnuje z ataku. Będzie próbował tutaj pewnie lepiej wyjść z tego zakrętu. Wziął ten zakręt troszeczkę szerzej. No nie, no ta dwójka z przodu jest fenomenalna. Warto też wspomnieć, że aktualnie w klasyfikacji generalnej prowadzi Dawid Nowakowski z przewagą... Właśnie mówię, 3 punktów dosłownie. Także to jest w zasadzie żadna przewaga, tym bardziej, że jesteśmy na początku, to jest dopiero druga runda Katowic Bookup. Oj, tutaj kontakt, wejście na wewnętrzne, dość ambitne tutaj Dawida Nowakowskiego, ale no wchodzi i zyskuje tą pozycję tutaj. Nie wiem, czy nie było znowu kontaktu do pomocy. I Bart Banach traci swoją pierwszą lokatę na rzecz Dawida Nowakowskiego. Nie wiem, czy sędziowie uznają te kontakty za zwykłą walkę na torze, czy jednak będzie to trochę potraktowane bardziej surowo. Tutaj w Arbanach został ewidentnie wybity z rytmu i popełnia błąd na tym hamowaniu ciasnym i ścina bardzo mocno zakręt. Maciek Szczepaniak nadal na trzeciej pozycji, aczkolwiek zanim tam widziałem w tle Przemek Ber. Atakuje. Bardzo tutaj widać, jak Bart Banach tutaj w tym uciekł, ale wykontrował bardzo wszystko. No, Przemek Ber tutaj bardzo blisko Maćka Szczepaniaka. Widać, że tutaj ma ochotę na to trzecie miejsce. No, bardzo dobre wyjście tutaj. Zmniejsza to swoją odległość od Maćka Szczepaniaka, Przemek Ber. No, czy uda mu się tutaj do końca wyścigu zaatakować? Zostało, jest to 6 okrążenie, wyścig trwa 10, no jesteśmy już za połową. Najszybsze okrążenie nadal Dawid Nowakowski, 39,250. Jest to czas bardzo bliski kwalifikacyjnemu. Widać tutaj, jak inną linię Maciek Szczepaniak.
kompania, która się pobiera w poszczególnych zakrętach od Przemka Pera. No i wychodzimy na prosty start meta. Pytanie, czy Przemek Per uda mu się zbliżyć, korzystając z draftu z tunelu, ale nie. Tutaj bardzo opóźniony zahamowanie. No i widać, że ta przewaga jednak utrzymuje się w tym całym okrążeniu na stałym poziomie. Z tym za Przemkiem Berem Tomek Kowalewski, a dalej długo nikt. Widać właśnie rozciągające się góry, jak na prosto się różnice oddalają, to jest na hamowaniach sobie bardzo, bardzo blisko się. Jeden z widzów tutaj nam napisał na czacie, że jest w trasie i ogląda naszą relację z kabiny tira, jak dobrze zrozumiałem. No cóż, no takich widzów to ja się nie spodziewałem. Serdecznie pozdrawiam w takim wypadku. Sprawdźmy, co się dzieje z przodu. Dawid Nowakowski wydaje się, że tutaj wyrobił sobie taką stosunkowo bezpieczną przewagę. Jeżeli nie będzie tu żadnych błędów, to myślę, że powinien dowieść to pierwsze miejsce bez większych problemów do mety. Sprawdźmy, co dzieje się dalej tam w stawce. Jakieś problemy Kamila Franczaka. Jest na szóstym okrążeniu, gdzie reszta jest na siódmym, a nawet na ósmym. Zakwalifikował się nam tu trzeci. Z bardzo dobrym czasem, minuta 39, to 1/10 z groszami. Widocznie jakieś problemy, kontakty, skluczki, czy inne problemy natury technicznej. Szukam tutaj teraz jakiejś walki na torze. Krzysztof Ślusarski tutaj atakuje na wewnętrzną w pierwszym zakręcie. No i wychodzi tutaj to White nadal, a z kim on walczy? Z Szybikowskim, z Sarskim. No jest to walka o pozycję 11. Sarski wchodzi tutaj na zewnętrzne i duży uślizg. Tu z tyłu zbliżył się do Szymikowskiego Styczniecki i wchodzi z nim w tył White, korzystając z całego tego zamieszania, no, walki o pozycję 11. Styczniewski w tym momencie atakuje do zakrętu, ale no, czy udało się? Nie, Szymikowski nadal utrzymał swoją 11 pozycję. 12 pozycję, przepraszam. Tutaj błąd i traci ją na korzyść Styczniewskiego. Błąd w tym długim, szybkim zakręcie. Tutaj jeszcze Borowiecki zbliża się, korzystając z tego błędu, bardzo blisko z Szymikowskiego. No, Przemek Berwi przecież też się zmienił z Szczepaniaka. Cóż to się stało? No tu jest walka, trzecia pozycja, Szczepaniak kontra B. No, Maciej Szczepaniak to bardzo doświadczony zawodnik. Wejście tu White, tu bardzo, bardzo duży uślizg Szczepaniaka, ale wychodzi zwycięsko z tej wewnętrznej, z tego zakrętu. Wreszcie nie poddaje się Szczepaniakowi na zderzaku, no jesteśmy naprawdę tutaj. Dużo walki, dużo, bardzo dużo walki. Widać, nagrody działają bardzo motywująco na zawodniku. Borowiecki w tym czasie walczy z Szymikowskim. Się tasują zawodnicy.
Borowiecki aktualnie jest na 13 pozycji, wygląda jakby wygrał ten pojedynek Szymigowski. Więc tutaj będziemy na razie skupimy się na tym pojedynku o miejsce trzecie. Lider wyścigu wraz z Banachem, Dawid Nowakowski wraz z Banachem, skończył już 10 okrążenie. A nie, już skończyli, przepraszam. Koniec wyścigu, tak się zagalopowało. W każdym razie to wygląda na to, że Szymikowski tutaj jeszcze z Borowieckim, walka o pozycję numer 13. Ale chyba nic tu już się nie zmieni. No chyba. No, to już chyba jest ostatni zakręt. No jeszcze tutaj tył. Uślizg tył na przedostatnim zakręcie Szymikowskiego i niestety nie ma szans odzyskać pozycji numer 13 od Borowieckiego. Wygląda na to, że możemy już tutaj podać kolejność. A Kamil Franczak wygląda na to, że nie ukończył wyścigu. Niestety 6 kółek. No, trzeba, można już podsumowywać ten pierwszy wyścig. Walki dużo, szczególnie na pozycjach podium, no, ale też i w środku stawki. Dawid Nowakowski, pierwsze miejsce. Bart Banach, no, pole position tutaj nie zagwarantowało mu pierwszego, najwyższego stopnia podium. Miejsce drugie, Maciej Szczepaniak, miejsce trzecie. Startował z miejsca aż siódmego, także musiał skorzystać tam na walkach na pierwszym, drugim okrążeniu i przebił się tutaj aż na najniższy stopień podium, co no, jest dużym sukcesem. Przemek Ber, który no, nie pamiętam, że miał tak dobre tempo, ewidentnie bardzo dobrze przygotowany do tego wyścigu. Widocznie dobry tor, po prostu zapoznał się lepiej. Miejsce czwarte, Tomek Kowalewski, miejsce piąte, szóste, Artur Czarnecki. Siódme Tomasz Siwek, ósmy Radosław Żukowski, tutaj strata z szóstego, spadek na szóste, z szóstego na ósme. Dziewiąty Mateusz Skatuła, Krzysztof Lipczyński, dziesiąty Krzysztof Ślusarski, jedenaste Styczniewski, dwunaste Borowiecki, wywalczone na ostatnim kółku, trzynaste, czternaste Krzysztof Szymikowski, piętnaste Kwiatkowski, szesnaste Brzeziński i Marcinek, miejsce siedemnaste. No cóż, tak wyglądał wyścig numer 1. No nie możemy narzekać na brak emocji i walki, bo walka była w zasadzie o pierwsze miejsce, od pierwszego okrążenia do samego końca. W międzyczasie jeszcze walka o miejsce trzecie, 11 w środku stawki. No, ciekawe, zapowiada się kolejny wyścig, do którego stawka jest odwrócona. Aktualnie będzie restart serwera i za jakieś 5 do 10 minut krótka przerwa na papierosa, skoczyć po jakieś piwo do lodówki, herbatę, kanapki, cokolwiek, co kto lubi. Za 5 minut wracamy na wyścig numer 2, 32 okrążenia. Do usłyszenia. No i wracamy na drugi wyścig drugiej rundy KTM Turbo Cup na torze Red Bull Ring w Austrii. Tutaj kolejność mamy top 10 odwróconą, to znaczy, że 10 startuje z pole position i tak dalej. No, jest to wyścig dłuższy, 32 okrążenia. Jeden pit stop obowiązkowy. Pytanie, jak nam się potoczy tutaj start, ze względu na to, że właśnie ci szybsi zawodnicy startują z pozycji 10-9. Dużo walki na samym początku, często skutkuje to no różnymi kontaktami, wypadkami. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Mam nadzieję, że tego nie będzie dużo. Pierwszy z pole position startuje Krzysztof Kuczyński, drugi Mateusz Skatuła, trzeci Radosław Żukowski, czwarty Tomasz Siwek, piąty Artur Czarniecki, szósty Przemek Bersin, Maciej Szczepaniak, ósmy Bart Banach, dziewiąty Dawid Nowakowski i dziesiąty Krzysztof Ślusarski. Jeszcze chyba kogoś nam brakuje w tym wypadku. Ale zaraz wejdzie. No, o, już są wszyscy. 18 zawodników stoi na torze. Cóż, ja to chciałem powiedzieć. Pojawiały się nam już światła.
sprawdźmy, jak to, jak przebiegnie start. I ruszyli. Troszeczkę spóźniony start z kapuły, widać od razu, że zbliża się z tyłu do niego Tomasz Siwek, ale tutaj bardzo dobry start. Free wide do pierwszego zakrętu. Prowadzenie wychodzi z Katuła, drugi Lipczyński, trzeci Siwy. Banach już ósmy, Dawid dziesiąty, Nowakowski. No widać, jak wielu to zawodników mamy tutaj. Two White z tyłu, walka o pozycję czwartą, Artur Tomasz Siwy, Artur Czerwiński, Przemek Ber. Bardzo ciasno tutaj na tych. O, tam ktoś chyba leci. Tutaj widać, że ten zagręt zebrał trochę żniwa. Tomek Kowalewski wyleciał. Pierwszy Mateusz Katuła i próbuje uciekać. No niestety wyścig jest długi i myślę, że ci najszybsi zawodnicy będą mieli czas go dogonić. Bart Banach przebija się bardzo szybko do przodu. Jest już na pozycji szóstej, gdzie Dawid Nowakowski jest dziewiąty. Sprawdźmy, jak idzie właśnie Bartoszowi. Już wchodzi Two White i zyskuje, wskakuje na piątą pozycję. No, fenomenalne tempo, tak szybko przebija się, ogromne doświadczenie tego zawodnika, tak szybko przebija się do przodu. No, podejrzewam, że będzie próbował tutaj. Będzie próbował tutaj jak najszybciej przebić się naprzód i na czystym torze próbować uciekać od Dawida Nowakowskiego, który ma jakieś problemy, bo jest aż ósmy. No niestety komentarz jest cicho, zdaję sobie z tego sprawę, wszystko co mam, co mogę jest podgłośnione jak najgłośniej. Dalej już będzie tutaj niestety obóz transmisyjny. Nie zabrany niestety, kolejna wpadka moja. Jedziemy dalej. Bart Banach jest już na pozycji czwartej. I atakuje tutaj pozycję trzecią Artura Czerwieckiego, wchodzi na wewnętrzną. No i jest to atak skuteczny, bez wątpienia. Czysty, czysty, bardzo ładny. No i naprawdę tempo ma atomowe. Można wręcz powiedzieć. Dawid Nowakowski z kolei na pozycji szóstej. W międzyczasie chyba odpadł nam. Radek, z tego co widziałem. Bart Banach jest trzeci, zaczyna powoli uciekać, chociaż Artur Czerwiecki wcale nie tak nie odstaje od Barta. Tutaj delikatny błąd. Wygląda na to, że zawodnicy jadą stosunkowo czysto. Nie było chyba zbyt wielu kontaktów. No nie wszystko tutaj zobaczę, jestem sam i nie jestem w stanie wszystkich zawodników tutaj obejrzeć, ale Artur Czerwiecki daje troszeczkę, pokazuje się po lusterkach, no teraz troszkę gorsze zahamowanie do tego zakrętu, to jest prosty start meta. Z tyłu widzimy, jakiś free wide się szykuje. Steczniewski, ósma pozycja, atakuje go Lipczyński. A nie, to przepraszam, Franczak broni się przed Steczniewskim i nieskutecznie. O, Bart Banach najszybsze tempo, jak na najszybsze okrążenie, jak dotychczas minus 42,8, już jest na pozycji drugiej. Także no tempo fenomenalne. Przy czym Dawid Nowakowski jest piąty z Arturem Czerwieckim, który pokazał, że tempo w tym wyścigu ma naprawdę dobre, także może troszkę ten Dawida przytrzymać ze sobą. Tutaj Styczniewski z Franczakiem. Franczak dosłownie na zderzaku Styczniewskiego, bardzo
ambitnie korzystają z tych targ bardzo szeroko. Drugie okrążenie z 32. Tutaj szerokie wyjście, musiał troszeczkę wyhamować, odpuścić, bo tutaj jakiś ktoś spada na tych. Oj, kontakt. Dużo lepsze wyjście Bramczaka. Przemka Bera, przepraszam, nie Bramczaka. Od Styrszywskiego. I doprowadził do uderzył go w tym zderzak. Tracę przy tym prędkość, no niestety, ale znów się zbliżę do niego bardzo szybko. To Dawid Nowakowski odpalił troszeczkę dopalacze, minął 47,2, czwarta pozycja. A Bartosz Banach zdobywa właśnie w tym momencie prowadzenie. Nie, zobaczył, że było 40. Tutaj Styczniewski z Franczakiem, walka o pozycję numer 6. Styczniewski na wewnętrznej defensywna pozycja. Franczak atakuje. Tu White będzie wejście do następnego zakrętu. No, kolejny wyścig, który naprawdę tutaj obfituje nam w walkę. Dobrze to wróży. Znaczy, że liga jest bardzo ciekawa. Poziom ma zawodników dość, mimo że wyszczycowane, to nadal są grupy o bardzo podobnym poziomie, kręcące bardzo podobny czas. Bart Banach już jest na pierwszej pozycji. Sprawdźmy, jak to wygląda. Maciek Szczepaniak, trzecie miejsce w poprzednim wyścigu, piąte miejsce w tym wyścigu aktualnie. Dawid Nowakowski tutaj goni Czerwińskiego, który z kolei siedzi już na zderzaku Mateusza z Katuły. Zobaczmy tu walkę. Tutaj defensywna pozycja Mateusza z Katuły bardzo mocno dopchnął Czarnieckiego do wewnętrznej i bardzo ładnie tutaj wykorzystał to szersze wejście w zakręt. Utrzymuje tą swoją drugą pozycję, no fenomenalne. Już tutaj korzystając z tej walki, Dawid Nowakowski zbliża się nam do Czarnieckiego. Czy będzie już tutaj wchodził w White? Czarnieński zajmuje tutaj defensywną pozycję. Nowakowski po zewnętrznej. I skuteczna obrona Czarnieckiego. A tymczasem Bart Banach korzysta z aktualnej sytuacji na torze i odjeżdża. Odjeżdża. Pytanie, czy zdoła zrobić sobie taką przewagę, by Dawid Nowakowski już nie był w stanie tutaj w żaden sposób mu zagrozić i odebrać do tego pierwszego miejsca. Mateusz Katuła ma troszeczkę... może troszeczkę odetchnąć, bo Artur Czerniecki jest zajęty obroną przed Dawidem Nowakowskim. Wyprzedzenie Artura przez Dawida więc wydaje się nieuniknione, aczkolwiek no właśnie o to przecież chodzi, żeby nie dać się wyprzedzić. Mimo że zawodnicy często szybsi siadają na ogonie, to, że jest szybszy, nie znaczy, że potrafi wyprzedzić lub po prostu jest w stanie to szybko wykorzystać. No, fenomenalna walka tutaj o pozycję numer 3, 4, 5. Dawid Nowakowski wchodzi tu White z Czarneckim. Nie, nie wchodzi, odpuszcza jeden do T1. Najszybsze okrążenie wyścigu minuta 40. Bart Banach, no ewidentnie ma czysty tor przed sobą i próbuje uciekać. Teraz z kolei Artur Czarniecki próbuje tutaj atakować Mateusza z Katuły. Z Katuła broni się po wewnętrznej. Dobrze, ale korzysta na tym Dawid Nowakowski do walka. No fenomenalnie. To, co się dzieje na tym parze, jest po prostu fenomenalne. Pozycje 2-3-4 aktualnie. Tam z tyłu powoli dojeżdża do tej trójki Maciek Szczypak. Z Katuła ciągle defensywna wewnętrzna. Próbuje tutaj wykorzystać lepsze wyjście Artur Czarniecki. I proszę Państwa, tak, udaje mu się. Tak, udaje mu się. Skakuje na drugą pozycję. Tu
tutaj też delikatny błąd skatuły. Skatuła też chyba straci na korzyść Dawida Nowakowskiego tą trzecią pozycję. Tak, po wewnętrznej udaje się wyprzedzić skatułę. No, no muszę przyznać, że naprawdę no kurczę, tych kierowców jest fenomenalny. To co oni uprawiali na motorze przed chwilą. Czysta jazda, piękna jazda na zderzaku. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Mam nadzieję, że panowie państwo tak samo to odczuwacie. Ale Skatuła obronił się przed Nowakowskim, odzyskał pozycję numer 3. Znowu zajmuje defensywną pozycję. Nowakowski ją z długość zderzaka teraz prowadzi, ale na wejściu do zakrętu... No, na wejściu do T1 wychodzą tu ładnie. Nowakowski chyba troszeczkę lepiej. Tak, i już no tutaj cóż się stało, zawodnik jakiś tam uderzył prosto w bandę. No i jedziemy z Czarneckim. Czarnecki miejsce drugie. Nowakowski miejsce trzecie. Ostatecznie wygrał chyba ten pojedynek ze Skatułą, chociaż Skatuła nadal się dość mocno na zderzaku. Ale nie wiem, czy będzie w stanie mu już zagrozić. No i teraz Dawid Nowakowski. Pogoń za Bartoszem Banachem, a Bartosz Banach. Zobaczmy jak daleko tutaj zdołał uciec. No, ma już naprawdę dużą przewagę nad drugim Arturem Czernieckim, ale Artur Czernieński też prezentuje naprawdę bardzo dobry tempo w tym wyścigu. W kwalifikacjach był czwarty bodajże, z czasem 1:40:50, także też bardzo dobry przygotowany zawodnik do tego wyścigu. No, zobaczymy jak to się dalej potoczy. Sprawdźmy co tam z tyłu się dzieje. Zawodnicy z tyłu troszkę rozstrzelają. Tutaj walka o pozycję 12-13, na pozycję 12-13 Szymikowski-Czyński. Dokładnie tak. To delikatna blokada i jeszcze dojeżdża do nich z tyłu Marcinia. To wychodzi. Walki na torze dużo. Kowalewski walczy z Siwkiem tutaj o pozycję 10. Czy będzie tutaj atakował? To wskakuje, próbuje na wewnętrzną, pewnie hamowanie, ale nie jest to wystarczająco. Mocno ścięty ten pierwszy zakręt tego toru. I zyskuje Kowalewski, wyprzedza Siwka. Lepsze wyjście z tego zakrętu. I zyskuje 10. pozycję. No cóż tu więcej powiedzieć, czysto ładnie. Długie proste na tym torze naprawdę sprzyjają manewrom wyprzedzania. Można fajnie wykorzystać draft, który tworzy zawodnik przed tobą tunel aerodynamiczny, no i naprawdę osiągać, korzystać z tych długich prostych, opóźniać hamowanie. Bardzo fajny tor dla widzów, gwarantuję właśnie z powodu tego, że jest dużo miejsca do wyprzedzania. Skatuła na miejscu czwartym. Wyprzedził go Franczak, zbliża się do niego Maciek Szczepaniak. Zawodnik jechał naprawdę czysto, ładnie, ale tempo ma wyraźnie słabsze od tych zawodników. No i tutaj bardzo mocno bokiem poleciał, być może opony są jakoś mocno zużyte od tej walki. Nie trzymają już tak dobrze, jest to dziewiąte okrążenie rozpoczynają. Zawodnicy. Dawid Nowakowski tutaj wymienia się z Bartem Banachem na najszybsze okrążenie. Aktualnie Dawid Nowakowski minuta 39,7. Jest to tylko 0,4-0,5 słabszy czas od poprzedniego wyścigu, gdzie paliwa mieli dużo mniej zawodnicy. Niestety nie udało mi się zdobyć informacji, czy bug wystarczy tutaj. Pełen bug zatankowany, bez tankowania można przejechać te 32 okrążenia. Niestety moi szpiedzy zawiedli i nie udało im się z padoku tych informacji wyciągnąć. No i już tutaj widzieliśmy, jak Maciek Szczepaniak, Mateusza Skatułę przed... Ci zawodnicy naprawdę mają
fenomenalne tempo. Kamil Franczak, czwarta pozycja. No ciekawy, czy Maciej Szczepaniak będzie w stanie mu zagrozić, lub czy właśnie Kamil Franczak będzie w stanie zagrozić mu z przodu. Sprawdźmy, Dawid Nowakowski. Dawid Nowakowski zbliża się już bardzo mocno do Artura Czarnieckiego. Może nie bardzo mocno, ale rzeczywiście zbliża się do niego. A Bartosz Banach... śmiało... wyrabia przewagę, która rośnie, rośnie, zdecydowanie rośnie. Widzimy teraz na prosty start meta, jak daleko jest drugi, trzeci zawodnik Czerwiński Nowakowski. Kamil Franczak wydaje mi się, że się troszkę zbliża do trzeciego, do pozycji numer 3. Ale to okaże się troszeczkę później. Zobaczymy, jak to wyzwanie wygląda. Sprawdźmy, co dzieje się trochę z tyłu stawki. Dawid Nowakowski, kolejne prawe okrążenie, minuta 39:50. No ewidentnie mu się śpieszy, ewidentnie goni. Szczepaniak ewidentnie też ucieka tutaj na skatuły. Na siódmym miejscu Przemek Ber, który naciskał w ostatnim wyścigu na jadącego na trzecim miejscu Maćka Szczepaniaka. Oni ukończyli wyścig z różnicą bodajże 80 czy 70 tysięcy. Także też jest to zawodnik z bardzo dobrym tempem. Kojarzę go z formuły Renault. No i takiego tempa tam nie przedstawiał. Widocznie KTM jakoś podszedł. Ten tor po prostu jest dla niego bardzo przyjazny. Michał Kwiatkowski, miejsce 8, 9. Tomek Kowalewski, troszeczkę naciskany przez Tomasza Siwka. I tutaj ta walka o pozycję 9-10. Z tyłu Krzysztof Lipczyński, pozycja 11, też naciskany przez Szynkowskiego na pozycji 12. To z tyłu też zawodnicy, mimo że czasy są troszeczkę gorsze, zajmują dalsze pozycje, to Maciek Szczepaniak popełnił jakiś błąd, albo zjeżdża do pitu, co tu przetasowanie. To widać, że nawet i z tyłu stawki walka jest dość zacięta, zawodnicy jadą dosłownie zderzak w zderzak. Tak, Maciej Szczepaniak wygląda na to, że zjechał on do pitu. Tak, właśnie z niego wyjeżdża, czyli on już odbył ten pit obowiązkowy. I już zjeżdżać nie będzie musiał na 10 okrążeniu. 32 okrążenia do przejechania. No ciekawe, czy opony wystarczy na kolejne 22 okrążenia. No po pit stopie pojeżdżał na pozycji 10, jechał na pozycji 5. Jest to jakaś duża strata, szybki, sprawny pic. No tutaj widzimy za nim pozycję 11, 12, 13, bardzo blisko. Kuczyński 11, 12 Szynkowski i 13 Styczniewski. Bardzo blisko się zrobiło w trójce, pokażę tutaj. Bart właśnie rozpoczął 12 okrążenie tego wyścigu, a teraz Jartek Czerniecki, Dawid Nowakowski. Nadal twórcą najszybszego okrążenia jest Dawid Nowakowski, nie zmieniło się nic w tej kwestii na razie. Sprawdźmy, co się dzieje z przodu. Artur Czerniecki już jest naciskany przez Dawida Nowakowskiego. Sprawdźmy tutaj z kamery, z kasku zawodnika, jak to wygląda. Idziemy właśnie z Dawidem Nowakowskim. A
Widać, że zbliża się na tych prostych graf, pomaga zbliżyć się. Na ostatnim okrążeniu Dawid Nowakowski 30 szybszy od Artura Czarnieckiego. Nie jest to jakby bardzo dużo, co bardzo duża wartość, co może sam powiedzieć, że ciężko będzie mi przejść się Artura Czarnieckiego. Naprawdę bardzo dobry tempo. Ja się takiego tempa nie spodziewałem w tym liczu, że Mark Banes z Dawidem Nowakowskim po prostu wystrzelą i będą między sobą walczyć, a okazuje się, że mamy tych kompetentów do podium. Bardzo, bardzo fajny zaostrza rywalizację. Na ostatnim okrążeniu z kolei Artur Czarnieski o 20 szybszy od Dawida Nowakowskiego. Także no, są to zawodnicy na podobnym poziomie, kolejnie po prostu podobne tempo. Zaczynają się, widzę tutaj Maciej Szczepaniak spada na 13 pozycję. Z tego co wiem, odbył już pit stop, ale mogła to też być kara nadana za PRP, za cięcie zakrętu. Niestety nie miałem podglądu do konsoli, że nie mam jak tego sprawdzić, ale na to wygląda. Lub miał jakiś problem aktualnie, może się rozbił, może jakiś problem z transmisjami. Szczepaniak na pozycji 15, ostatni wyścigu, pozycja trzecia, tutaj coś ewidentnie nie poszło po tak jak powinno pójść, spadek aż na 15 pozycję, no, nadal mam prawie 20 okrążeń, 18 okrążeń do przejechania, także jest czas, żeby nadrabiać straty, ale raczej nie aż tak duże, żeby jeszcze znaleźć się na polu. No nie, zobaczymy po koniec wyścigu. Krzysztof Ślusarski, miejsce 14, naciskany teraz właśnie przez Szczepaniaka, który próbuje odradzać straty. Tutaj walka Lipczyński, Szymigowski. To jest walka o pozycję numer 10. Tu White będzie wejść w zakręt. No, zaraz sprawdzimy. Zobaczymy. Lipczyński po wewnętrznej. I udaje mu się odzyskać 10 pozycję. Szymikowski spada na 11 miejsce. Z tyłu zaczyna się robić tłoczno, bo zaczyna jechać już 4 zawodników bardzo blisko siebie. Styczniewski naciska na Borowieckiego. Oj, tutaj bardzo oboje zablokowali przednie koła. I Lipczyński obronił swoją 10 pozycję. Natomiast z tyłu w tle widzimy jak Borowiecki próbuje bronić się przed Styczniewskim. Wejście na wewnętrzną Szymikowskiego. Oj, kontakt z Szymikowskim uderza Lipczyńskiego. Z czego na tym korzysta Borowiecki Styczniewski. Tłok na wzięłowie ogromny tłok. 5 zawodników bardzo blisko siebie jedzie aktualnie niestety. Szymikowski spada aż na 14 pozycję z powodu tego kontaktu z Lipczyńskim. Lipczyński utrzymuje 10 pozycję i ucieka troszeczkę.
Natomiast tutaj mamy 5 zrobionych. Koniec stawki. Oj, przegapiliśmy niestety, jak Dawid Nowakowski wyprzedza Artura Czartyckiego. Jest już na drugim miejscu i będzie gonił Barta Banacha zapewne. Wpali swoje atomowe dopalacze i będzie leciał jak najszybciej się tylko da. Oj, tutaj Ślusarski, chyba Ślusarski wyleciał z toru niestety. Szczepaniak atakuje. Nie, to Szczepaniak się wraca. Tak, Szczepaniak broni się przed Styczniewskim. Styczniewski wchodzi tu na wewnętrzną. I wychodzi z tego zwycięsko. Oj, bardzo szeroko Szczepaniak tutaj pojechał. Poza torem. Delikatny kontakt. Trzy zawodnicy utrzymali się. Samochody w rynku. Ale nadal, a tutaj jeszcze z tyłu dołącza się Szymikowski do całej tej zabawy. Z przodu natomiast Styczniewski. Artur Czerniecki jak najprawdopodobniej zjechał do pit stopu. Wyjecha na szóstej pozycji za Mateuszem z Katułą. No, fenomenalna walka. Przez cały czas mamy przyjemność obserwować jakąś walkę. Jeden zawodnik siedzi na zderzaku z drugim zawodnikowi. Tutaj mamy aktualnie czterech zawodników. Są bardzo blisko. Bardzo szeroko Szczepaniak. Bardzo ciasno z kolei Styczniewski. Szczepaniak już na 10 pozycji, także to rzadkowo szybko odrabia tę spadkę. Rzeczywiście trochę go nie doceniłem. Zawodnicy walczą, dalej walczą na to. Teraz jest walka, widzę o Maciek Szczepaniak, czyżby Maciek Szczepaniak już tak, już atakuje Krzysztofa Lipczyńskiego. Jest walka o 9 pozycję, no Szczepaniak odrabia bardzo szybko. Tutaj na bardzo szerokie wyjście. Wyprzedzenie poza torem, no ciekawe czy sędziowie nie będą się tego przyjmować. Przyglądać. Widzimy też, że już rozpoczyna się dwaj zawodnicy zjechali do pit stopu. O tam w tle bardzo duży uślizg, ktoś wyratował. Widzę tutaj na czacie trwa rozmowa o pluginie, który by pokazywał aktualnie pokazywanego zawodnika plus straty do poprzedniego, następnego. No taki plugin by się bardzo przydał, nie powiem, że nie. Ostatnio korzystaliśmy z TV Overlay. On pokazuje stratę na bieżąco, natomiast nie do końca działa on z pokazywaniem straty i kolejnością zawodników, tak jak tutaj Tracker lewo góra pokazuje. Natomiast jeżeli coś by się znalazło, no to bardzo, bardzo byłoby fajnie. Kamil Franczak pierwsze miejsce, Dawid Nowakowski miejsce drugie, trzecie miejsce Barpana, czyli też tu mamy przetasowanie z przodu. Jeżeli tam się przenieśmy, jedziemy z Bartem Banachem. A Dawid Nowakowski zjechał do pit stopu, Bart Banach też, a Kamil Franczak najwyraźniej odłożył sobie pit stop na troszkę później. Ciekawe jak daleko wyjedzie Dawid Nowakowski teraz. Dawid Nowakowski wyjeżdża za Arturem Czerniewskim, który odbył swój już pit stop, także tutaj Artur Czerniewski udało mu się podciąć Dawida Nowakowskiego.
i odzyskać swoją pozycję, no to jest naprawdę ciekawe. Tutaj jeszcze nawiązę do rozmowy na czacie. Fajnie będzie, jak powrzucasz te pluginy na forum. Z przyjemnością sprawdzę. No jeżeli będzie coś lepszego, to na pewno będę z tego korzystał, bo nie powiem, że i dla mnie jest stosunkowo trudno tutaj komentować, nie widząc przewagi, nie widząc kogo i aktualnie pokazuję. No jest to stosunkowo trudne. No i tak jak pisał Corrado, jest sam, podejrzewam, że tych pluginów może nie być dużo ze względu na to, że nie ma właśnie samego stricte spect moda, który umożliwia właśnie streamowanie takie fajne. Dobra, wracamy do wyścigu. Barbanach na pozycji drugiej. Już po pit stopie. Aktualny lider Kamil Franczyk. Rozpoczął 19 już okrążenie. Widać tu. Dawid Nowakowski. Mateusz Katuła zjechał do pitstopu najwyraźniej. Dawid Nowakowski, czwarty. No to aktualnie pierwsza czwórka. Kamil Franczak, Bart Banach, Artur Czarniewski, Dawid Nowakowski, piąty Michał Kwiatkowski, szósty Skatuła, siedmy Siwek, osiem Ber, dziewięć Szczepania. Szczepania, kto się nam przybija. Dość ambitnie. Zobaczymy, jak mu idzie. Wyprzedził właśnie w pitstopie, będącego w pitstopie Tomasza Siwka. Wskakuje na ósmą pozycję. No, być może go nie doceniłem, ale nie wiem, czy jego tempo wystarczy, żeby dobić się tutaj do pierwszej trójki, która ma naprawdę świetne tempo. Czwórki, bo mają chłopaki naprawdę świetne tempo. No zobaczymy, jak to się skończy. Jesteśmy już na pewno za połową, bo trwa 19 okrążenie z 32. Większość już chyba odbyła swoje pit stopy. Kamil Franczak rozpoczyna 20 okrążenie. Sprawdzimy może na torze, gdzieś ktoś walczy. No, Dawid Nowakowski zbliża się do Artura Czarnieckiego. Ależ bardzo ładnie zagrany. Nadal jestem pod wrażeniem, tak jak Artur Czarniecki, udało mu się tutaj wyprzedzić w pitstopach Dawida Nowakowskiego. No, naprawdę. Taktyka również jest ważna, bo jak wcześniej widzieliśmy częściowo przegapiliśmy niestety wyprzedzenie, sam moment wyprzedzenia, ale Dawid Nowakowski dość długo męczył się z Arturem Czernieckim, który prezentuje naprawdę bardzo dobre tempo w dzisiejszym wyścigu. Maciej Szczepaniak skakuje już na siódmą pozycję, a Bart Banach wyprzedził Kamila Franczaka, który ma ewidentnie jakiś problem. Bardzo wolno się tu toczy. No, stało się coś niedobrego z tym samochodem. Właśnie mija go Artur Czarniecki z Dawidem Nowakowskim. Wygląda to... Silnik pracuje. Ale... No, wygląda jakby nie miał napędu. Zwalnia, coraz wolniej, jedzie jeszcze... siłą pędu się toczy, ale zwalnia i to wygląda na koniec wyścigu dla Kamila Franczaka, który był liderem w momencie, kiedy coś się stało. No, stało się coś bardzo niedobrego. No nie. Może potem się dowiemy,
Cóż, co jest przyczyną? On zjechał tutaj na pobocze i stoi aktualnie. Wrócił do tego. To jest koniec wyścigu niestety dla Kamila Franczaka. No szkoda, bo prowadzi. Nie wiem, czy odbył listy czy nie, ale to miał na pewno szansę na wysoką lokatę. Dawid Nowakowski spada na czwartą pozycję na rzecz Michała Kwiatkowskiego. Też przegapiliśmy niestety, udało mi się pokazać, coś się stało. Maciej Szczepaniak już na szóstym miejscu, korzystając z problemów Kamila Franczaka. No. Naprawdę odrabia tutaj te straty, który miał, no warto przypomnieć, że był w pewnym momencie na 15 pozycji, aktualnie jest na 6. Dwukrotnie odwiedzał pity, nie wiem, czy jeden to była kara, drugi to był zwykły pit stop, czy po prostu mają potrzebował dwóch pit stop. W jakimś celu. Mark Banach jest już na 22 okrążeniu z 32. Powoli zbliżamy się do końca tego wyścigu. No Michał Kwiatkowski. Nie znam, szczerze mówiąc, zawodnika, ale pierwsza trójka, bardzo dobry wynik. Siedzi na ogonie Artura Czarnieckiego. Nie, to jest jakiś wybudowany zawodnik. Artur Czarniecki wydaje się... Artur Czarniecki wydaje się bardzo daleko, zarówno duża strata do Barta Banacha, jak i duża przewaga nad Michałem Kwiatkowskim. Wydaje się bardzo bezpieczna pozycja na ten moment. Ale Michał Kwiatkowski już naciskany przez Dawida Nowakowskiego. Dawid Nowakowski musiał popełnić jakiś błąd. Skoro tak dużo straci, tu już wchodzi na wewnętrzną i tutaj z kolei wewnętrzną zajął Michał Kwiatkowski. Walka o pozycję numer 3. Bardzo szeroko Dawid Nowakowski, bardzo ciasno tutaj Michał Kwiatkowski. No i na prowadzenie trzeciej pozycji, że Dawid Nowakowski odzyskuje. Ale pytanie, czy wystarczy mu czasu, żeby zbliżyć się i powalczyć przynajmniej o pozycję drugą, bo o pozycji pierwszej to już chyba nawet nie ma co marzyć, ale no to jeszcze zobaczymy, jeszcze 9 okrążeń tego wyścigu. Tutaj Dawid Nowakowski z wewnętrzną zajmuje, żeby wyjechał Kwiatkowski. No i jednak schodzi do zewnętrznej, Kwiatkowski atakuje, ale... Trochę ciasno bym zagrodził, uślizg z tyłu na wyjściu, ale Nowakowski utrzymuje tą pozycję. Artur Czarniecki, pozycja druga. Czasy kręci naprawdę na poziomie bardzo dobrym, bo to są 39, wysokie 39. Jak na takie tempo, to tyle paliwa i zużycie opon to naprawdę godne podziwu. Bart Banach kręci takie same czasy jak Artur Czarniecki, też wysokie 39. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajne czasy, przyjemne, naprawdę, ja jestem pod wrażeniem. Tutaj Bart Banach zbliża się, będzie dublował Styczniewskiego, który walczy z Lipczyńskim, tak dla odmiany, z którym walczy chyba bardzo długo. To ciekawe przetasowanie, ale tutaj błąd na dohamowaniu niestety Styczniewskiego i Lipczyński na tym zyskuje, a przy okazji Banach przebija się do przodu, dubluje. Tutaj teraz Lipczyński musi puścić Banach. I właśnie to zrobił. No,
tutaj jakiś ludzki sensor blokuje koło. Ciekawe, czy to jest kwestia zużycia czy po prostu jakiegoś małego błędu. Jesteśmy na 24. okrążeniu. Szymikowski trochę odstał od Staszewskiego i Lipcińskiego, a również z nimi walczy. Tutaj z tyłu już Czarniecki również zabiera się do dublowania Szymikowskiego. Naprawdę dużo się dzieje. Ten wyścig ma fenomenalne tempo. Dawid Nowakowski tutaj też już samotna jazda. Myślę, że daje z siebie wszystko, żeby trochę tutaj odrobić i powalczyć o te wyższe stopnie podium. Aktualnie jest na trzecim miejscu. Uciekł Michałowi Piaskowskiemu już na bezpieczną odległość. Przemek Ber jedzie też spokojnie na pozycji piątej. Maciej Szczepaniak też goni. Pytanie, czy uda mu się jeszcze wskoczyć wyżej, dogonić Przemka Bera, którego ma wygląda na to, że dość dużą stratę. Myślę, że wszystko będzie rozstrzygało się dosłownie na ostatnim okrążeniu całego wyścigu. Aktualnie 25. rozpoczął lider. Strata Dawida Nowakowskiego do Artura Czarnieckiego jest bardzo duża. Na to wygląda. Aktualnie jednak Dawid Nowakowski, no, widać jak bardzo zależy mu na tym, jakie tempo narzucił. Kolejne najszybsze okrążenie 1.39,4. Znowu zbliżamy się do czasów z kwalifikacji. Tor nagumowany, auta lekkie, mało paliwa. Pytanie jak stan opon, ale skoro pozwala kręcić takie czasy, to wydaje się, że opony trzymają się jeszcze dobrze. Przemek Ber awansuje na czwartą pozycję w tym momencie, korzystając Michał Kwiatkowski. Widocznie Michał Kwiatkowski zjeżdża do pit stopu. Tak, on nie odbył jeszcze pit stopu, w związku z czym tak się nam zaplątał tutaj wysoko, ale nadal jest wysoko, szósta pozycja. Maciej Szczepaniak korzysta z tego całego zamieszania podstopowego i jest na piątej pozycji, gdzie był przez pewien moment na 15. No kto wie, gdzie by był, gdyby nie ten podwójny zjazd podstopu. Ciekawe, bardzo mnie ciekawi, co było przyczyną. Przemek Ber z bardzo dobrym tempem, tak jak w zeszłym wyścigu, naciskał na właśnie Maćka Szczepaniaka na trzeciej pozycji, teraz jest na czwartej pozycji. Nie wiem, czy uda mu się dogonić Dawida Nowakowskiego. Ale raczej w to wątpię. Chyba że Dawid popełni jakiś błąd. Jego strata Dawida do drugiej pozycji wydaje się naprawdę kilkusekundowa. To nie jest coś, co udałoby się zrobić w te 6 okrążeń, które nam zostało. Natomiast strata Przemka Bera do Dawida Nowakowskiego jest ogromna. To też jest kolejne kilkanaście już sekund. Także raczej tutaj na podium to nie ma szans. Maciej Szczepaniak też do Przemka Bera traci dość dużo, wygląda na to. Oj, Krzysztof Lipczyński nam tutaj odpadł. Ciekawe, co się stało. Zawodnik tutaj walczył o miejsce w pierwszej dziesiątce. Z Styczniewskim, z Szymikowskim ciągle się zawodnicy tasowali. Ciekawe, co jest przyczyną, co było przyczyną. A problemy techniczne tutaj niestety, no bardzo szkoda, bo walka tam była. Naprawdę ciekawe, zawodnicy się tasowali, no ale na to nikt nie ma wpływu. Jedziemy z Arturem Czarnieckim. Właśnie rozpoczynał 27. okrążenie. Pojedziemy z nim filmem. A jeszcze a propos spraw technicznych, to podczas tej drugiej rundy bardzo sprawnie poszły przyłączania serwerów.
Tak jak Lelu mówił na poprzedniej transmisji, choroba wieku dziecięcego i tam zbyt płynnie to nie były problemy, płynnie fajnie to nie szło. Natomiast tutaj widać, że wsparcie techniczne zrobiło robotę i trzeba im na pewno podziękować, bo zawsze za takimi wydarzeniami stoją ludzie, którzy zapewniają właśnie takie wsparcie techniczne. Rzadko się o nich mówi, a bez nich nic by się takiego nie wydarzyło. W związku z tym ja bardzo dziękuję dla wsparcia technicznego za to, że dzisiaj poszło mi tak fajnie, płynnie i sprawnie. Natomiast cóż, jesteśmy na 27 okrążeniu z Arturem Czernieckim. Najszybsze okrążenie nadal Dawida Nowakowskiego. Nikt raczej nie zbliża się do tej granicy. No pytanie, czy uda mu się. Wydaje się, że przez 100 tysięcy uda, no ale nigdy nie mów nigdy. Sprawdźmy, co się dzieje na torze. Mówi się jakaś walka. W Parkmanach rozpoczął 28 okrążenie. Wydaje się, że ma tutaj spokojną przewagę, który powinien bez większych problemów dobić do mety. Robi średnie 39 w tym momencie. Także wydaje się to naprawdę tempem atomowym i bezpiecznym, wystarczającym, żeby dobić to pierwsze miejsce do tego. Krzysztof Lipczyński wrócił. Jakieś problemy techniczne, wrócił ze stratą prawie 3 okrążeń do lidera. No i cóż, ważne, że kontynuuje ten wyścig i dojedzie, bo najważniejsze to, żeby właśnie zawsze pojeżdżać w wyścig. Nie zawsze liczy się pozycja, ważne to, żeby wyścig kończył. Michał Kwiatkowski właśnie dubluje Krzyśka Borowieckiego. Z Krzyśkiem Borowieckim pamiętam, kiedy jeździliśmy w Megance bodajże. Zdarzało się, że mieliśmy bardzo podobne tempo wyścigowe. No, jest to kierowca, który naprawdę fajnie szanuje innych kierowców na torze, fajnie się z nim walczyło. Potem zniknął z tej ligi, bo ja zniknąłem z tej ligi, nie pamiętam jak to się stało, że nasze drogi się rozeszły. No ale aktualnie tutaj jeździ KTM. Maciej Szczepaniak, pozycja 5. Średnie 1 minuta 41, ostatnie okrążenie. Nie jest to czas porównywalny nawet do czołówki, bo to jest prawie 2 sekundy gorzej niż czołówka. No aczkolwiek wystarczający na miejsce 5 aktualnie. Przemek Bert z kolei też kręci podobny czas, 1:41.3 ostatnie kółko. Także widać, ta walka o trzecie miejsce z ostatniego wyścigu nie była przypadkowa, podobny tempo. Natomiast teraz Przemek Bert z dość dużą i bezpieczną przewagą na tym czwartym miejscu. Styczniewski, pozycja 11. Szynkowski, pozycja 10. Właśnie Szynkowski, Styczniewski i Lipczyński walczyli ze sobą bardzo na cięcie tej pozycji 10. Lipczyński znów opuścił wyścig, to już chyba koniec, definitywny koniec dla niego, tego wyścigu. No szkoda, ale różnie to bywa, właśnie problemy techniczne często nie mamy na to wpływu i w zasadzie nic nie możemy z tym zrobić, trzeba się pogodzić, że jest, stało się jak się stało. Bart Banach rozpoczął 30 okrążenie wyścigu. Już niedługo, no w zasadzie zostały 3 okrążenia do końca. Dawid Nowakowski daje tu z siebie na pewno wszystko, żeby dogonić.
pierwszą dwójkę. Niestety na mocno tutaj zarzuca tyłem auta, widać, że one są już zużyte. Nie trzymają tak jak trzymały na początku. Czasy nadal kręci na poziomie, na podobnym poziomie, średnio 39. Czarnieckie ostatnie okrążenie, średnio 40, troszkę słabie. Pytanie, czy zaczyna odczuwać już właśnie słabiej trzymające opony, czy też jakieś rozkojarzenie, czy a widać jak te auto pływa, można powiedzieć. Rzeczywiście chyba opony nie trzymają już tak dobrze, ale jego przewaga na tym Nowakowskim jest chyba wystarczająca. Tu widać jak dużo kontr musi za nakładać. Wydaje się, że przewagę ma już bezpieczną. Dawida Nowakowskiego nawet nie widać z tyłu za bolidem, także jest to ogromna przewaga. W zasadzie pokonuje wszystkie te zakręty Artur Czarniecki bokami, można powiedzieć. Dużo, dużo wolniej i bezpiecznie. Mark Banach rozpoczął już 31 rozkoczenie, także też nawet nie widzimy go z kokpitu Artura Czarniewskiego, także ta przewaga konkursu jest duża. Widać jak gwałtownie dużo kontr musi zakładać tutaj. No opony na pewno dają, słyszycie opony, na pewno daje się bez znaku. O, czarna kropeczka tam z przodu. Widać Dawid Nowakowski troszeczkę. Widać właśnie, widzi Artura Czarniewskiego ze swojego kokpitu. Artur Czarniecki po prostu kręcił parę sekund, słabszy czas Dawida Nowakowskiego. No, zostały dwa okrążenia, nie wydaje mi się, żeby to starczyło. Sekunda na okrążenie. Mark Banach też tutaj z czasami troszkę słabiej. Zaczynają się niskie 40, chyba 40. Ładnie podziękował podwójnym drobnięciem za ułatwienie dubla. Bardzo fajny fair play, dżentelmeństwo na torze. To też widać, że ten samochód troszeczkę gorzej trzyma, troszeczkę bardziej pływa w tym zakrętku. No i Mark Banach rozpoczyna właśnie ostatnie okrążenie tego wyścigu, o ile się nie mylę. Krzysztof Borowiecki tutaj chyba próbuje się troszkę oddublować na Kowalewskim. Natomiast nie wiem, czy to ma większy sens, czy nie wiem. Michał Kwiatkowski, pozycja szósta, zbliża się do Brzezińskiego, którego będzie dublował. Szczepaniak dalej, pozycja piąta. Bera w zasięgu jego wzroku. Ktoś tam nie wiem, czy to był Ber. Nie, to nie ma Elbery, nie za dużo. Właściwie też rozpoczyna 32 okrążenie. I zbliża się do Styrsiewskiego, który będzie dublowany właśnie przez Bera. Barba. Ostatnie okrążenie. Zobaczymy ten wyścig z Bartem Banachem. Wyjeżdża na prostu ostatnio, tak? Widać jak bardzo się cieszy z tego zwycięstwa, które na pewno mu się zależy. Bez apelacyjnie, bez żadnych wątpliwości. Tempo fenomenalne, ogromna przewaga nad drugim miejscem. Artur Czarniecki właśnie wjeżdża na prostu ostatnio, tak? I również będzie kończyć ten wyścig. To również świetne, fenomenalne tempo. Zasłużone drugie miejsce, bez wątpienia.
Nowakowski również ukończył ten czas. Ogromne gratulacje dla podium. Tempo fenomenalne, niskie, średnie, minuta 39. Tempo wyścigowe to naprawdę godne podziwu. Najszybsze okrążenie Dawida Nowakowskiego, minuta 39,40. No tutaj po tym wyścigu trochę się nam zamiesza w czołówce tabeli. Na pewno Bart Banach miał stratę do Dawida Nowakowskiego 3 punktów. Ciekawe, jak teraz będzie wyglądało to po tym wyścigu. Co jeszcze zawodnicy jadą? Że nic jeszcze z wyścig się nie zakończy. Widzimy, jak zawodnicy miały linię mety. No i chyba możemy już tutaj mówić, jaka jest kolejność ostateczna. Bart Banach, pierwszy, drugi Artur Czarniecki, trzeci Dawid Nowakowski, czwarty Przemek Ber, piąty Maciej Szczepianiak, szósty Michał Kwiatkowski, siódmy Kowalewski, ósmy Szkatuła, dziewiąty Brzeziński, 10 Siwek, 11 Szymikowski, 12 Steczniewski, 13 Marcinek, 14 Borowiecki, 15 Ślusarski, 16 Franczak. No tutaj Franczak nie kończył wyścigu, jakiś problem, a miał naprawdę bardzo dobre tempo. Był liderem wyścigu w momencie, kiedy były jakieś problemy techniczne. No wyścig naprawdę ciekawy, 32 okrążenia, przez większość czasu mieliśmy bezpośrednią walkę na torze. Mniej więcej od 1/3, jak została 1/3 do końca, rozjechała nam się tutaj pierwsza trójka. I na skutek najwyraźniej jakichś błędów lub kar nałożonych, bo to niestety nie udało mi się tego wyłapać. Tempo pierwsza trójka miała bardzo podobne. Tutaj strategia zagrała lub jakieś właśnie kary i błędy. No wyścig pełen wrażeń. Mam nadzieję, że Państwo przeżywali go podobnie jak ja. Naprawdę ciekawy wyścig. No i tak zakończyła się druga runda. KTM X-Bow Cup 2016 na torze Red Bull. Tutaj jeszcze może jakiś wywiad nam się uda zrobić. Także poczekamy. No ode mnie oczywiście gratulacje dla wszystkich, którzy ten wyścig ukończyli. Okończyła zdecydowana większość, mało tutaj brzydkich sytuacji, mało kontaktu. No jestem pod wrażeniem, naprawdę nie spodziewałem się tak dobrego weekendu wyścigowego. No ale ja już taki, że raczej wszystko widzę w ciemnych barwach, a dzisiaj jestem naprawdę zaskoczony, bardzo zadowolony. Bart, będziemy mieli tutaj Barta, wywiad z Bartem. Zwycięzców tego wyścigu. Czekamy z niecierpliwością. O, jest. Witaj. No, cześć. Bart Banach, pierwsze miejsce w wyścigu, drugie miejsce w wyścigu, pierwszy. Jest zadowolony z wyniku? Myślę, że tak. No, wiemy, jaki Dawid, jaki Artur to są mocni zawodnicy w sim racingu. Ja dopiero w sumie od roku jeżdżę, także bardzo zadowolony, jak najbardziej tak. 3 punkty przewagi miał nad tobą w tabeli Dawid. Teraz drugi wyścig ukończył aż na 3 pozycji, także wysuwasz się na czoło tabeli. Powiedz mi, co się stało w pierwszym wyścigu, bo wydawało się, że tempo z Dawidem macie bardzo podobne. Walka przez pierwsze kółka, no koło w koło, zderzak w zderzak. A na koniec tak jakby troszkę zabrakło ci tempa. Coś się stało? Jakieś uszkodzenia w wyniku kontaktu? No jechaliśmy dosyć blisko z Dawidem, no tam doszło do pary
mizianiek, że tak powiem. No, tutaj chyba troszeczkę to osłabło, nie wiem, gdzieś zgubiłem tempo drugiej części pierwszego wyścigu, ale ogólnie było ok, no. Nie ma co narzekać. No, drugie miejsce to nadal bardzo dobre miejsce. A powiedz mi, jak się zapatrujesz na następny tor na Zandvoort? Jak ci leży? Jeździłeś już na nim, zapoznałeś się? No tak, Tour de France, chyba każdy, kto gra troszeczkę w Assetto i Vinessimo, dobrze zna ten tor w Holandii. No zobaczymy, ja nie mam problemów z torami, z ulicznymi mam ewentualnie problemy, ale takie otwarte tory jak najbardziej okej. Okay. I poradzimy sobie, mam nadzieję, jakoś z Zandvoortem, zobaczymy jak wyjdzie, no. Jakie tempo, jak z setem sobie poradzę i dalej, no zobaczymy. Nie ma co wróżyć z wusów. Widzę, że mamy... Masz dobre nastawienie, bardzo pozytywne. Bardzo fajnie, powiem jeszcze tylko od siebie, że fajnie tutaj się dużo dołączyło zawodników z tempem, które zapewnia walkę w tych najwyższych pozycjach. I bardzo fajnie, że walczycie. Mi się to bardzo podoba. Podejrzewam, że widzowie też się z tego cieszą. Gratuluję twojego wyniku, który jest naprawdę bardzo dobry. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki. Dzięki. Mamy również tutaj na antenie Artura Szugela. Powiedz mi, zadowolony z wyniku? No trudno nie być. Tacy kozacy troszkę z tyłu zostali, to wiesz, trochę szczęścia miałem. To muszę być. No rzeczywiście, tempo miało być bardzo dobre. Jestem pod wrażeniem, bo pierwsza trójka, w zasadzie mieliście wszyscy takie same tempo. Może powiesz mi, co się stało, bo widziałem, że tam naciskał Dawid Wotowski, jeżeli się i co się stało, że tak odpadł? Co się stało, że tak uciekł? Są tutaj właśnie moje szczęście, bo udało mi się wyjechać z pitu przed nim. Ja mnie tam gonił i by mnie dogonił, myślę spokojnie, bo tempo raczej zdecydowanie ma lepsze. Ale karę dostał. Sam nie wiedział za co dokładnie, ale Assetto nałożyło karę na niego. Nie wiem, czy linię przekroczył, czy co. No i musiał zjechać jeszcze raz, wiesz, do pit stopu. No ale samo to, że później na sam koniec był tam chyba 6 sekund za mną, to już świadczy o jego tempie. Także tutaj sporo szczęścia miałem, że na drugim akurat. No ale rzeczywiście też wyłapałem to, jak wyprzedziłeś go w pit stopach, naprawdę godne podziwu i świetny manewr. A tu została nałożona kara. No, w takim wypadku. Ale tempo w całym weekendzie wyścigowym według mnie miało być bardzo dobre. Także no, nie dziwię się, że jesteś zadowolony. A jak się zapatrujesz na kolejny rund? Kolejną rundę od Holandii. Wiesz co, no ja każde dla mnie jest fajne i każdą bym chciał pojechać, tylko nie wiem czy będę mógł, bo mam niestety parę innych problemów teraz i nie wiem czy będzie mi dane pojechać, no ale będę się starał w każdej rundzie wystartować, także Zandvoort jest bardzo fajny, bardzo techniczny tor, trudny również, także też bardzo fajny do walki, tam jest bardzo dużo miejsc, gdzie można wyprzedzać. No liczę, że jeśli wystartuję gdzieś tam w czołówce, uda mi się być, ale myślę, że no ciężko będzie dogonić tych dwóch kozaków z przodu, bo naprawdę tempo mają na ziemski. No ja powiem ci szczerze, że tempem dużo od nich nie odstawałeś, ale... Jeszcze jedno dodam, że no, liczyłem też na walkę z Kamilem troszkę, bo przyszedł Kamil. Franczak, ale niestety miał jakieś tam problemy techniczne, także tutaj jeszcze jedna osoba dochodzi, która no niestety też będzie na pewno mocno uprzykrzała życie. No to było widać po kwalifikacjach oraz też no odpadł w momencie, kiedy prowadził w drugim wyścigu, coś tam się stało, też to było padło. Natomiast no fajnie, że czołówka tak dobrze walczy, że jesteście tak blisko siebie. Na pewno nie bez powodu, nie bez motywacji są te nagrody, które teraz sponsoruje nam Devil Cards. Fajnie by było wygrać taką przejażdżkę KTM. O, no nic mi nie mów, co prawda. Wiesz, jedno czy trzy kółka to jest trochę za mało, żeby i się pobawić autem i ocenić, ale myślę, że frajda nieziemska i wystarczy spojrzeć na grid, że zadziałało jako wabik jednak na wszystkich driverów. No właśnie, zadziałało tak jak powinno. Dobra, dzięki, życzę powodzenia. No korzystając z okazji, czekaj, jeszcze chciałem to podziękować również tobie i ekipie za bardzo fajne relacje, super się to później ogląda, także przy okazji dzięki.
Dzięki, ja dopiero zaczynam i się rozkręcam, no ale mam nadzieję, że jest coraz lepiej z relacji na relację. Także dzięki za wywiad, no i życzę Ci jak najwięcej występów, bo mieszasz z przodu stawki, a to jest bardzo ważne dla nas, dla widzów. Strasznie przycięło, nie mam pojęcia co powiedziałeś, ale dzięki i na razie. No, na razie. No to wygląda na to, że my kończymy już tą relację naszą. Wszyscy pospadali. Poszli sobie. No i ja też będę spadał. Wyścig pełen emocji. Fajnie, że z nami byliście. Dzięki za waszą obecność. No i jutro będzie do obejrzenia ponownie. Wrzucę na YouTube już tę relację. No i życzę sobie i wszystkim wam kolejnych, tak samo trzymających w napięciu wyścigu. Do zobaczenia. Na razie.